Siema, z tej strony Kozi oraz witam was w pack openingu. To co widzicie teraz na ekranie, tak jest, karta urodzinowa. Co to jest to? Możecie sami gdybać, ale flary dość obiecująco mi zrobiły nadzieję i obiecująco mi nastawiły te paczki informy, chyba trzy w tym odcinku, karty europejskiego gracza meczu. Tak więc zaczynajmy. Pierwsza paczka leci na ekranie. Są oczywiście ekrany, flary i Brazylia, LS, Neymar, nie, Coutinho. Coutinho wart około 27 tysięcy na Xboxie, tak więc ten traf nie jest zbyt dobry. Natomiast cóż, zawsze jest jakiś profit. Kolejna paczka za 15 tysięcy. Tutaj otwierałem za monety, ponieważ czyściłem konto do SBC do końca. I o dziwo właśnie za te monety potrafiły wypaść takie karty, jak na przykład złoty Inform z Napoli, czyli dokładnie Raul Albiol. 85 overall, również 24-25 tysięcy ze względu na teraźniejsze ceny, nie jest to dużo. Kolejna paczka leci, kolejną paczką jest to zawodnik złoty, Francja, napastnik Atletico Madryt, czyli Antoine Griezmann, powiedzmy 60 tysięcy w momencie, kiedy go sprzedawałem, oczywiście rozdzwający się telefon, jego ulubiona cieszynka. Kolejna karta, kolejne ekrany. Niemcy, środkowa obrońca Boateng? Nie, Mustafi niestety. Natomiast w tym momencie wszystkie karty 83 i 84 są dość sporo warte. Kolejne ekrany. Co to będzie? Włochy, bramkarz, Buffon. Nie, niestety, znowu nie Buffon, nie był Boateng, nie był Buffon, jest Perin. Kolejne ekrany. Tym razem wygląda to troszkę może lepiej. Niestety nie, jest to Pizzi, czy jakkolwiek on się zwie, natomiast karta mało warta, jeśli chodzi o overallowo 83 tylko. Kolejne ekrany, Francja, środkowy obrońca, Umtiti. Więc jak widzicie, tutaj troszkę passa kart zwykłych, natomiast wszystko przed nami. Tutaj zaświecił się dziwnie ekran, już domyślałem się, co to będzie. Flary urodzinowe, karta urodzinowa i Asamoah. Asamoah z Juventusu, wart też około 30 paru tysięcy. Fajna karta, jeśli chodzi o grywalność, natomiast wartością nie stoi zbyt wysoko. Miałem nadzieję, że to będzie Bale, Royce, już nie mówiąc o Ronaldo, natomiast niestety Asamoah jest jednym z gorszych trafów, natomiast kartę urodzinową możemy zaliczyć jako do trafionych w tej FIFA. Kolejne ekrany i to jest Inform. Inform jaki? Inform 81, Mitrovic, czyli tak naprawdę po Quickselu. Trafiamy karty specjalne, natomiast one nie są dużo warte, co nie napawa nas jakimś wielkim optymizmem niestety. Kolejna karta specjalna wypada i flary, które mnie zaskoczyły, nie powiem wam. Jest to europejski gracz meczu, prawy obrońca Juan Fran. W stosunku do jakiej karty mogły wypaść, Higuain, chyba Messi tam więcej warta. Natomiast Juan Fran nie jest niezłym trafem. Jego cena oczywiście nie jest w tym momencie satysfakcjonująca, ponieważ chodzi w okolicach 20 tysięcy taka karta, no ale przez ten crash market wszystko się poprzestawiało tak naprawdę. Kolejna karta, tym razem złota, Hiszpania, środkę pomocnik i to jest Saul. 83 overall, około pewnie 5 tysięcy wart. Kolejne flary, kolejna karta, Inform, Inform tym razem i Francja, środkowy pomocnik, Olympique Lyon. Jest to jakiś dziwny, mało znaczący gracz, natomiast on chyba dostał upgrade'a z karty srebrnej do złotej. Ta jego karta jest również po Quickselu. W tym odcinku naprawdę nie mamy szczęścia co do paczek, jeśli chodzi, są karty specjalne, trafiają się, natomiast a popatrzcie na to, jakie to są flagi, co wy byście, flary, co, przepraszam, flary, co byście pomyśleli? Oczywiście, że to jest ikona, natomiast tak samo zareagowałem, jednak najsłabsza karta w obecnej drużynie tygodnia ląduje u nas na koncie. W tym odcinku to na tyle, dajcie znać, czy wam się podobają takie pack openingi, jeśli tak, będę wam robił. Otwieram dość sporo paczek na różnych kontach, mogę po prostu to kleić w ten sposób, nie wiem, czy to się przyjmie. Kiedyś był pack opening, było mało wyświetleń, mało łapek, zobaczymy tym razem. Dziękuję wam za oglądanie, na tyle, pozdrawiam was, siema.